My jesteśmy teraz na ulicy Pawła z Jasienicy. Śladu praktycznie po dworcu nie ma, tak jak widać. Tu praktycznie gdzieś, gdzie ja idę, mniej więcej, nie wiem, 9 metrów za chwilę możemy zobaczyć. Wychodzi na to, że będzie zaczynała się skarpa. Czyli tu będzie jeszcze dojazd do posesji, pionowa ściana w dół i przystanek kolejowy. Wychodzi na to, że gdzieś tutaj w tym miejscu i zaraz linia kolejowa. A przedmiot, o którym mówimy, ten obiekt znajduje się właśnie w tym miejscu. To jest chyba jeden z najciekawszych obiektów na terenie Łękna. Troszeczkę schowany. Krzyż Maltański jest świetnie widoczny właśnie z tej strony. I proszę zobaczyć wręcz idealne kształty. Ociosany w tej części takiej nadziemnej. To jest, zaraz zobaczymy, no kilkanaście może centymetrów. I według wszystkich tych prawideł właśnie ustawiania słupków granicznych powinien mieć około metra głębokości i powinni być tak zwane świadki. Są to małe kamyki, które powinny znajdować się u nasady tego kamienia. Jeżeli mówimy o kamieniu granicznym, jeżeli faktycznie by się to potwierdziło, a wszystko wskazuje, że tak, to był on ustawiony no, na granicy, która tutaj przebiegała. Ja tylko jeszcze zobaczę, 20 cm, obecna miara, 20 cm, prawie równo. No i tu mamy mniej więcej też na 20 cm, czyli na rzucie kwadratu jakieś 10 cm widać, że też został tak ładnie ociosany i dół już jest, powiedzmy, naturalny. No tu być może jakieś litery, jakieś tam daty mogą się znajdować. On w tej chwili jest przechylony, był na pewno bardziej do pionu ustawiony. I jeżeli to jest kamień graniczny, to jesteśmy w miejscu, gdzie musiały spotkać się dwie strony. Tak to wykonywano od średniowiecza. Czyli z jednej strony byli przedstawiciele miasta, z drugiej powiatu Randow. I taki głaz graniczny mógł być tylko komisyjnie umieszczony, zakopany w ziemi. Także gdybyśmy mieli jakiś wehikuł czasu, to być może jakaś komisja by tu była, wkopano by właśnie ten granit, ten znak graniczny i dodatkowo, no, gdybyśmy odkopali, może będzie taka możliwość, to byśmy tak zwanych świadków powinni zobaczyć jeszcze na dole. To, co mówiłem, te zakopane małe kamienie. Usunięcie tego kamienia według starego prawa to zależy, o jakim okresie mówimy, ale około 30 szelongów kary. Ale tutaj był garaż, o tak mniej więcej. Także on być może, jeżeli ktoś tam ten garaż tworzył, to sobie jako dobry fundament po prostu to wykonał. Równiutko, 14 metrów. 14 metrów to teraz 9, czyli peron powinien się zaczynać, zaraz zobaczymy, 9. 14 metrów, tu mamy 9 metrów, czyli tu prawdopodobnie będzie skarpa, a więc obiekt jest absolutnie zagrożony. 9 to mamy 5 metrów, czyli będzie po prostu na tym peronowisku. Kamień graniczny, Granzestein, który oznaczał granicę. I teraz pytanie jaką? Bądź między miastem Szczecin, rejonem miasta Szczecin, obrębem miasta Szczecin, a powiatem Randow. Być może jest to potwierdzenie granicy znacznie późniejszej, z 1910 roku. W każdym razie na mapach, które udało się zgromadzić, na starej mapie z 1692 roku wyraźnie widać zaznaczone jezioro Młyńskie, przebieg rzeki Osówki, która znajduje się kilkaset może metrów za nami, myślę, że około 200 metrów być może. I właśnie przebiega ta granica tu gdzieś w nasadzie, w tym miejscu, gdzie my się znajdujemy. Mapa jest bardzo niedokładna. 1692 rok, szwedzki wyrys i późniejsza granica, znacznie bardziej dokładniejsza, znajduje się na mapie z roku 1910,
gdzie wyraźnie widać już przebieg linii kolejowej, zaznaczona linia kolejowa i dokładnie pokrywa się to z granicą zarówno tego głazu, jak i dwóch sąsiednich, które znajdują się kilka metrów stąd. Niestety zagrożeniem dla tego obiektu i tamtych jest to, że jesteśmy w miejscu, gdzie będzie przebiegać kolej metropolitalna i te obiekty najprawdopodobniej znikną. Pomysł, aby przenieść je kilkadziesiąt metrów dalej na teren Różanki i tam ocalić od zapomnienia.